Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale WavePC i zapraszam Was dzisiaj na prezentację kolejnego komputera dla jednego z naszych klientów, dla jednego z naszych widzów. Również oczywiście w darmowej obudowie od Sharkoon. Promocja wciąż trwa, aż żal więc z niej nie skorzystać. Natomiast ten komputer jest wyjątkowy jeszcze z jednego, przynajmniej z jednego powodu. Ma napęd optyczny, coś czego bardzo dawno pewnie nie widzieliście, przynajmniej w nowych komputerach. My na pewno w tym roku nie składaliśmy żadnego z napędem optycznym. W zeszłym roku można by policzyć te komputery pewnie na palcach jednej ręki. No zobaczmy, co jest w środku, czy tam też jest takie retro rozwiązanie, czy nie do końca. Zapraszam Was po oczywiście bardzo krótkiej przerwie na szybciutkie intro. Zacznę jednak omawianie całego zestawu od obudowy, która jest standardową obudową typu MIDI Tower. Zróbmy to jednak na włączonym komputerze i ja teraz go będę przemieszczał, więc pewnie znowu paluchy się pojawią, odciski gdzieś tam na obudowie. No oczywiście komputer potem jest wyczyszczony. Obudowa Night Shark od Sharkoona, bo taki to jest właśnie model, jest obudową bardzo ciekawą, która w zasadzie posiada jak najbardziej nowoczesne rozwiązania. Zacznijmy od tego, że front wykonany z tworzywa posiada na bokach otwory do wentylacji z filtrami przeciwkurzowymi i mimo tego, że tutaj mamy nie tylko wentylatory z podświetleniem adresowalnym i mamy również szkło, to wciąż pozostaje zatoka na napęd 5,25 cala. Przy czym, tak jak o ile tutaj mamy normalnie napęd optyczny, nagrywarkę DVD, to w zatokę 5,25 cala też wchodzą przecież na przykład kontrolery prędkości obrotowej, wentylatory, już takie bardziej zaawansowane, więc tą zatokę można wykorzystać nie tylko do tego, aby wsadzić w nią czytnik optyczny. Tutaj na panelu bocznym roboczym mamy również szkło. Co ciekawe, całość, żeby zdjąć, to mamy dwie śrubeczki, tak jak klasycznie kiedyś to w obudowach było. Kiedyś to było, pewnie niektórzy zaraz powiedzą. I nie musimy odkręcać samego szkła na cztery śrubki, tylko dwie śrubeczki, bo cała reszta, mocowanie i tak dalej, jest tutaj na takich przyklejonych w części wykonanych z tworzywa mocowaniach i w ten sposób, ja to sobie tylko bezpiecznie odłożę, i w ten sposób mamy dostęp do w zasadzie całego wnętrza komputera. Obudowa, poza tym, że posiada dwa podświetlane wentylatory na froncie, trzeci posiada również z tyłu, więc w zasadzie ta konfiguracja wentylatorów jest dość klasyczna. Nie mamy tutaj piwnicy, jak niektórzy ostatnio zwracali uwagę, a również jest strych, czyli tutaj na górze mamy zainstalowany zasilacz, do którego za moment przejdę. No i oczywiście tutaj są również otwory wentylacyjne, tym samym także zasilacz jest jednym z wentylatorów, który bierze udział tak naprawdę w obiegu powietrza w obudowie i ma to swoje plusy, ma to oczywiście również swoje minusy, na które też zwracaliście uwagę. Z jednej strony mamy dodatkowy wentylator, który to ciepłe powietrze z obudowy wydmuchuje, no ale z drugiej strony dzieje się to wiadomo kosztem nieco podwyższonych temperatur pracy samego zasilacza. Warto brać to więc pod uwagę i ten zasilacz również brać taki, który nie ma tendencji po prostu do przegrzewania. Oprócz tego sama obudowa ma również sporo miejsca na dole, dzięki temu, że tu nie ma piwnicy i tu na dole możemy sobie instalować chłodnicę, możemy tutaj sobie również instalować dodatkowe opcjonalne wentylatory. Podobnie jak w innych obudowach Sharkoon, również Night Shark posiada wspornik do kart graficznych i jeżeli jest taka potrzeba, żeby tył tej karty graficznej podeprzeć tak, żeby on nie opadał, nie mamy dodatkowego wydatku w postaci jakiegoś wspornika, on tu już jest w zestawie. Sama obudowa w tym przypadku jest w kolorystyce czarnej, obsługuje płyty główne w formacie ATX, zasilacze ATX, mamy przepusty do kablowania z gumowymi kołnierzami, w zasadzie jak chodzi o obudowę, standardowa, dobra konstrukcja, tą zaletę ma nad innymi, że możemy tutaj ten napęd optyczny zainstalować. Co do nagrywarki, to jest klasyczna nagrywarka DVD, myślę, że ciekawsze jest to, co kryje wnętrze. No i czas przejść do mięcha. Zacznę może od procesora. Procesora, który schowany jest oczywiście pod chłodzeniem, to jest Fera 5 Dual, a Dual, bo w środku siedzi naprawdę niezła, mocna konstrukcja.
Mowa o i7-12700F. Procesor nie będzie podkręcany, nie ma więc sensu kupować konstrukcji z odblokowanym nożnikiem, na tym można nieco przeoszczędzić. I nie potrzeba również tutaj zintegrowanego układu graficznego Intelu HD, bo mamy tutaj dedykowaną kartę graficzną. Jako że jest to i7, to tutaj rekomendowałbym już jednak nieco lepsze chłodzenie, stąd też wersja dual układu chłodzenia od Silentium PC. Do współpracy z tym procesorem ja przygotowałem tutaj kości Goodrama, to są Iridiumy Pro, 3600 MHz taktowanie w ilości 32 GB. Widzicie doskonale, że są to dwie kości, a to oznacza, że to są kości każda po 16 GB. Mamy więc wciąż jeszcze dwa sloty na płycie głównej wolne, żeby sobie tą pamięć w razie czego rozbudować. A tą rozbudowę umożliwia nam płyta główna od Gigabyte'a, dokładnie jest to B660 Gaming XDDR4, czyli bez Wi-Fi i z obsługą jeszcze DDR-ów czwórek, znaczy jeszcze po to przede wszystkim, żeby nie przepłacać. DDR-y piątki co prawda tanieją nawet w całkiem niezłym tempie, ale wciąż są znacznie droższe od DDR-ów czwórek i tak naprawdę DDR piątki nie mają jakiejś dużej przewagi nad DDR czwórkami, nie było więc sensu w tym przypadku po prostu przepłacać, no nazywajmy rzeczy po imieniu. Ten zestaw komputerowy tak naprawdę to bardzo uniwersalny komputer, na którym da się i pracować, i grać, dosyć zbalansowany zarówno pod względem procesora, jak i karty graficznej, bo tutaj mamy RTX-a 3060, czyli kartę, która sprawdzi się już w sporej części zadań takich bardziej profesjonalnych, ale kartę, która również bez problemu poradzi sobie w graniu nawet w rozdzielczości 2K, przy oczywiście odpowiednich detalach, nawet również w 4K. Żeby było śmiesznie, odpalałem tutaj chociażby Wiedźmina w 4K na ustawieniach Uber i gra nie była mega komfortowa, troszeczkę za wysokie ustawienia dla tej karty graficznej, żeby czuć pełną płynność, ale dałoby się tak tą grę przejść. Jeżeli chodzi natomiast o elementy, których nie widać, no to przede wszystkim oczywiście dysk, zasilacz i coś, co w sumie widzicie, to system operacyjny. Tutaj również Windows jest częścią składową tego zestawu, a co do pozostałych dwóch. Zanim przejdę do zasilacza, to o dysku, ponieważ tutaj na życzenie klienta konstrukcja bardzo pojemna. To jest dysk NVMe, na złączem 2 oczywiście, od Goodrama Iridium i o pojemności aż 2 TB. Takie było jedno z wymagań, obok chociażby napędu optycznego klienta. A drugim elementem, który nie widać, no to jest oczywiście zasilacz. I tutaj po raz kolejny postawiliśmy na sprawdzone rozwiązanie od Be Quiet Straight Power 11 o mocy 750 W, ale z certyfikatem 80+. Platinum. Taki zestaw to nie tylko w tej chwili duży, spory, dzięki tej między innymi bardzo wysokiej sprawności zapas mocy, ale również możliwość rozbudowy tego zestawu w przyszłości i tu absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nie tylko upgrade'ować sobie procesor, dołożyć RAM-u, ale przynajmniej o półkę wyżej kartę graficzną. I tak prezentuje się całość. Oczywiście pełna specyfikacja, wszystkie linki do tego zestawu w opisie tego filmu. Dzisiaj się streściłem chyba nawet szybciej niż ostatnio. Ja dziękuję więc Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, to kciuki w górę i do zobaczenia. Cześć, hej, trzymajcie się.